Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry panie Wojewodo. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No, ostatnio pogoda taka mało piknikowa, więc może do tego tematu wrócimy za chwilę. Natomiast wczoraj cała Polska wstrzymała oddech, bo pojawiły się takie doniesienia, że prezydent ogłosi datę wyborów. Nic takiego się jednak nie stało. Czekamy. Prezydent w tej chwili traktuje sprawę jako mieszczącą się w tych uprawnieniach konstytucyjnych wynikających z kalendarza wyborczego. Ma czas do 15 bodajże sierpnia, żeby ogłosić termin wyborów. Zostało, no dzisiaj mamy Bogu dzięki ósmy Zostało te kilka dni. W związku z tym, ja nie rozumiem tego rwetesu wywołanego przez opozycję, czy cztery, czy pięć dni różnicy w tym względzie. Oczywiście, zachowując wszystkie ramy ustawowe, terminowe, spowodują jakiekolwiek zmiany. Nie rozumiem. Bardziej jest to bicie piany niż ewentualnie jakaś. Jakiś kłopot demokracji w Polsce. No tak, ale społeczeństwo też chce wiedzieć, kiedy do urny się wybierać. Też może chcą sobie ludzie zaplanować ten weekend, w którym odbędą się wybory. A pan będzie kandydował do Sejmu, bo takie też doniesienia się pojawiają. Jeżeli chodzi o moje ugrupowanie, to tego typu decyzje zapadają na ulicy Nowogrodzkiej. Ja oczywiście byłem pytany o to, czy ewentualnie brałbym pod uwagę kandydowanie. Jak zawsze. W mojej partii powiedziałem, że jestem do dyspozycji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes o tym wie, że jestem do dyspozycji. Czekam, tak jak to zwykle bywa. Ja już Dla mnie to już któreś, jeżeli to będę, będę ja, to dla mnie to już będą chyba ósme czy dziewiąte wybory w ramach Prawa i Sprawiedliwości, nie licząc eurowyborów. Zawsze jestem, jestem do dyspozycji pana prezesa, pan prezes o tym wie. Czekam spokojnie na, na decyzję nowogrodzkiej o tym, jak, jak zostanę uwzględniony czy nie uwzględniony na tej liście. A już jakieś konkretne propozycje odnośnie numeru na liście się pojawiły? Podobno być absolutnie. pan jedynką. W ogóle nie mamy informacji i, i, i może i dobrze, że nie mamy takich informacji, bo, bo to zawsze jest zachowanie jakiegoś spokoju jeszcze tydzień lub dwa. Natomiast jak będzie taka decyzja, no to przystąpimy wszyscy, wszyscy do pracy, nie tylko ja. Lista będzie mocna, no to już wiemy dzisiaj, że lista będzie mocna, bo samych członków w ramach Zjednoczonej Prawicy ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest sporo takich, którzy, no uzgodnijmy w cudzysłowie, w przenośni noszą buławę w plecaku. A do tego dochodzą jeszcze nasi mocni koalicjanci. I jeszcze się pojawia informacja o tym, że Paweł Kukiz może startować z Waszych. Ja go wpisuję w, od, od, momentu, od momentu tego spotkania w, na Dolnym Śląsku, w Turowie. Ja go traktuję jako jednego z tych koalicjantów, bo tak był witany przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego na, tym, na tej konwencji w Bogatyni. W związku z tym im więcej ciekawych, mocnych kandydatur tym lista mocniejsza powinniśmy się z tego cieszyć, bo, bo, bo to daje gwarancję tego, że każdy z tych, każda z tych osób, bez względu na miejsce zajmowane na liście, będzie wartością dodaną, będzie przynosiła swoim nazwiskiem dodatkowe głosy. A to będzie wzmacniało listę i powodowało no, ogólnie zwiększenie szans mojego ugrupowania prawa i sprawiedliwości. Na większą liczbę posłów tutaj na terenie województwa opolskiego, abyśmy zwiększyli stan posiadania. Do, do sześciu posłów, yy, yy, czyli połowy stanu przysługującego województwo, aby tak było. No, na razie sondaże raczej nie dają Wam szans na szósty mandat. Czy ten najważniejszy sondaż to będzie w ten czas, kiedy będzie dzień wyborów? Myśmy zawsze jakoś tam byli niedoszacowywani w tych sondażach. Ja pamiętam takie wybory, gdzie dawano nam nawet w 2015 roku yy, wątpliwe szanse na, na zwycięstwa, jednak zwyciężyliśmy i to zwyciężyliśmy bardzo dobrym wynikiem. A wówczas, jak sobie kojarzę, tak dwa, trzy miesiące przed wyborami również sondaże nie dawały prawu i sprawiedliwości y, szans na to, żeby wygrać, a stało się i tak odbieram to teraz bez względu na sondaże prowadzimy ciężką pracę. To widać, panie redaktorze, no, posłowie, przyszły, przyszli posłowie, kandydaci na posłów, którzy w ich zdaniu, ich zdaniem są kandydatami. Ciężko pracują na terenie województwa opolskiego i to jest dostrzegane przez ludzi. To musi przynieść jakiś efekt. Ja na to głęboko liczę. słowomir Kłosowski, wojewoda opolski nieustająco jest z nami. Panie wojewodo, już jak sobie ustaliliśmy, prezydent nie ogłosił daty wyborów, ale podpisał wczoraj ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nazwa dość trudna, ale chodzi o to, że zamiast 500 od nowego roku rodzice będą otrzymywać na każde dziecko 800 zł. No i między innymi pan mocno się zaangażował w ostatnim czasie w promocję tego właśnie świadczenia. Jeździcie po naszym regionie, organizujecie pikniki. Ostatnio takie wydarzenie miało miejsce w brzegu. No tutaj pogoda chyba nie była waszym sprzymierzeńcem. No tak, ale nawiązując do tej trudnej nazwy tej ustawy, pomoc państwa w wychowaniu dzieci. To mimo tego, że ona jest trudna, to ona jest adekwatna, bo ja jeszcze będąc w łowach poselskich w 2014 i 2013 roku słyszałem od jednego z prominentnych polityków platformy obywatelskiej, w ten czas wicemarszałka Sejmu Pana Nisiołowskiego, że, że biedy nie ma w Polsce, skoro przy drogach jeszcze rośnie staw i, 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 i proszę, szczaw, przepraszam, i są mirabelki na drzewach, no to pokazywało taką, czy pokazuje taką drastyczną różnicę między platformą. Obywatelską, która w ten czas rządziła, a nami, którzy przyjęliśmy rządy od 2015 roku, bo pier, pierwszą decyzją, którą podjęliśmy w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy po dyspozycji pana prezesa Kaczyńskiego, było wprowadzenie tego programu 500. Wtedy pamiętam, jak rozkładały się głosy na sali Sejmowej. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska się wstrzymała, niektórzy głosowali przeciw. PSL głosował co prawda za, no, ale tam Miał uwagi do tego, wielu zwracało uwagi, że, uwagę na to, że pieniędzy nie wystarczy, że tych pieniędzy nie będzie, a jednak to się udało i pokazało, że od dziesięcioleci. Rodziny polskie stadzie jest wreszcie na to, żeby wysłać swoje dzieci na przykład na wakacje. Niektórzy się z tego oczywiście celebrycko wyśmiewali, że zanieczyszczają plaże nad Bałtykiem, ale dla wielu polskich rodzin to był taki naprawdę głęboki oddech. I te to 500 plus obowiązywało. Od kwietnia, 1 kwietnia 2016 do, do dzisiaj, w ramach tych środków, które przekazaliśmy jako inwestycja, naprawdę potężną inwestycję rodzinom na, na terenie województwa opolskiego to, było, to była kwota niebagatelna 5,5 miliarda złotych. z ogromny kapitał, który został przekazany rodzinom, rodziny odpowiednio yy, z korzyścią dla swoich dzieci, dla całych rodzin wykorzystali te środki na terenie województwa opolskiego. Teraz ważne jest to, że od 1 stycznia 2024 nie trzeba będzie żadnej papierologii. Nic dodatkowo nie trzeba będzie wypełnić, nie, wypełniać, m, tylko po prostu czekać na środki finansowe w ramach 800, czyli o 300 zł więcej na każde dziecko w rodzinie. No właśnie, jako że to się wszystko odbywać będzie z automatu, to ktoś się może zadać sobie pytanie, po co właściwie ten program promować, po co wydawać na to dodatkowe pieniądze, po co organizować całą tę akcję, skoro to jest świadczenie tak powszechne, że właściwie każdy wie, jak ono działa. No tak. Ym, pytanie byłoby słuszne, Gdyby nie międzyczas, od momentu, tak de facto, mm, miesiąca maja do mm, miesiąca y, lipca, a tak de facto, sierpnia, początku sierpnia, bo Senat, y, w, Senat zakończył pracę nad ustawą o wsparciu rodziny na początku bodajże sierpnia, y, mieliśmy festiwal krytyki tego programu 800. To doprowadziło do takiej sytuacji, w której wiele rodzin było zdezorientowanych i to na tych piknikach wychodzi jak na dłoni. Ludzie pytają, na przykład pytają, czy to na pewno będzie ten program. Przypomnijmy, że wiele ugrupowań dalej w, w trakcie prac sejmowych, już nie mówiąc o pracach senackich, bo o tym mówił już pan senator Czerwiński, wyrażało się sceptycznie co do tego programu. A więc Polacy są zdezorientowani. Była taka zapowiedź, taka powiedziałbym na zasadzie dziecka w piaskownicy, to zróbcie ten program od czerwca. Pamiętamy tą wypowiedź Donalda, Donalda Tusk'a. Tuska. Czy od lipca na takiej zasadzie na, na złość mamie odmrożę sobie uszy. W momencie, kiedy mieliśmy przyrost inflacji dosyć spory, w tej chwili wi wiadomo, że ta inflacja spada od stycznia, ona będzie jednocyfrowa, i w ten czas jest rzeczywiście sens, ażeby te pieniądze trafiły na wydatki, były pożytkowane i popy pobudzały popyt wewnętrzny. To wszystko było przemyślane, przeliczane. To nie jest tak na takiej zasadzie właśnie jak dzieci w piaskownicy, a to zróbmy wtedy albo zróbmy kiedy indziej. Stąd pojawiają się pytania. Rodziców, w tym, rodziców dzieci niepełnosprawnych na tych pięknik. My na nie odpowiadamy, my pewne sprawy sobie odnotowujemy, ale uspokajamy w ten sposób wiele osób. PSL na przykład bodajże w trakcie prac senackich rozważało, na szczęście tego nie zgłosiło, rozważało taki, taką poprawkę, ażeby nie przysługiwał ten program, te, ta kwota nie przysługiwała rodzicom, których oboje nie pracują. Później modyfikowali, że jedno z tych osób, jedna z tych osób nie pracuje. To również powodowało, z jednej strony to pokazuje fajną tendencję, że ludzie słuchają tego, co się mówi w Senacie, albo co piszą media o tym, o pracach senackich, ale z drugiej strony to wzbudza niepokój. I w ramach tych pikników trzeba to tłumaczyć. Właśnie te pikniki pokazywały, jak jest wielki sens tłumaczenia tego ludziom, że spokojnie od 1 stycznia 2024 każdy z nich otrzyma 800+. Jeszcze w tej części rozmowy chciałem pana zapytać o inwestycje na rzekach w naszym regionie, bo w ostatnich dniach trochę popadało, no i wielu z niepokojem patrzyło na Stany Wód. Co prawda nie mieliśmy poważniejszej sytuacji, żadnych większych podtopień. No ale właśnie, co jakiś czas pojawiają się tego rodzaju doniesienia. Wy też komunikowaliście ostatnio o programie inwestycji dla Odry. Co prawda Senat 28 lipca odrzucił sejmową ustawę. Co teraz? Teraz mamy sytuację tego typu, no, znaczy paradoksalnie powiem, jeżeli chodzi o rewitalizację, ustawę o rewitalizacji Odry, to te miejsca, w które ja jeździłem w ramach tych alertów, które były ogłaszane przez RCB i trafiały do ludzi, mieszkańców naszego województwa, to były alerty dotyczące właściwie wyłącznie tych dopływów Nysy Kłodzkiej albo Odry, na których były planowane inwestycje w ramach rewitalizacji Odry. Bo jeżeli weźmiemy Bierawkę, to zbiornik w Kotlarni, który będzie wybudowany spowoduje, że nie trzeba będzie się martwić w koźlu, bo biawka bierawka wpływa bezpośrednio do, do, do odry na wysokości koźla. Nie trzeba będzie się martwić tym, bo, bo kotlarnia, zbiornik kotlarnia będzie mógł przyjąć tą nadmiar wody, który wpada do ody. To samo było z morą, czy to samo jest z morą. To samo ze ścinawą nyską, yy, przepraszam, ścinawą niemodlińską, na której też planowany jest w ramach tego programu rewitalizacji Odrybudowa zbiornika retencyjnego. to sama osobłoga na wysokości Racławic Śląskich też. Ona miała też stan zbliżony do stanu ostrzegawczego. No, w tej chwili mamy troskę o moją na dzień dzisiejszy. Jest opadająca Budkowiczanka i opadająca Bierawka. Oczywiście cały czas patrzymy na południowy zachód województwa, bo tam no, nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć opady na terenie Republiki Czeskiej i gospodarowanie środkami, zasobami województwa wodnymi w tamtejszych zbiornikach retencyjnych. Dlatego tam cały czas y, służby moje pracują, natomiast zagrożenia na ten moment, ani na żaden moment tego tych nadmiar nadmiarowych opadów w okresie ostatnich trzech dni żadnego zagrożenia dla Opolszczyzny nie było. O kolejnych inwestycjach na opolskich rzekach, a także o złotych algach, rozmawiamy dalej w internecie, a słuchaczom Radio Opole życzymy udanego dnia. No, panie Wojewodo, zwracam się tutaj, przypomnę do Sławomira Kłosowskiego, Wojewodo-Polskiego. Co prawda, teraz pogodę mamy taką, że raczej o złotych algach nie myślimy, ale prognozy wskazują na to, że w przyszłym tygodniu może nas czekać powrót upałów. Czy ta sytuacja związana właśnie z wymieraniem ryb na Odrze się nie powtórzy? Hmm, o złotych algach niestety myślimy na okrągło. Ja to zawsze mam gdzieś tam z boku albo z tyłu głowy. Na szczęście w teraz nie patrzę na to bezpośrednio. Natomiast w tej chwili przyglądamy się bardzo mocno i monitorujemy sytuację na Starorzeczu w Januszkowicach. Przypomnę, to jest ten, ten akwen, to Starorzecze, które ja wydałem zarządzenie o zakazie korzystania z wód Starorzecza i to Starorzecze, na którym jest rozciągnięta ta siatka zapobiegająca wpływaniu czy wypływaniu ryb, które na, na swoich łuskach mogły mieć na przykład złotą algę, bo w Starożyciu Januszkowickim był taki moment 1 sierpnia, że nam się podwyższył poziom złotej algi do 18 milionów litrze. No i to już był jeden z tych stopni alarmowych, gdzie bardzo intensywnie zastanawialiśmy się nad tym, zwoływaliśmy na tabę zespół zarządzania kryzysowego, żeby porozmawiać bardzo już mocno na ten temat. Podjęliśmy tam pewne uzgodnienia o, o zanurzeniu tam starożyciu Januszkowickim słony jęczmiennej, która absorbuje złotą algę. Będziemy tę operację prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu prowadzili, ale Alga jest na szczęście tutaj w tym przypadku opadła nam, chyba się przestraszyła tych naszych zamiarów, mówiąc oczywiście żartobliwie, że zamierzamy podjąć takie działania z tą słomą, bo z 18 milionów spadła nam do 9 milionów, liczę. W związku z tym cały czas pozostajemy w gotowości, cały czas przygotowujemy się jednak na, na, na pewne działanie w ramach sytuacji kryzysowej. No i cały czas obserwujemy bardzo bacznie kanał Gliwicki. Kanał Gliwicki to jest oprócz Januszkowic, w tej chwili to jest taki akwen, który zawsze już chyba od tego momentu będzie naszą troską. Na kanale Gliwickim mamy rozmieszczone bojki, które w trybie 24-godzinnym mierzą wszystkie parametry wody. W związku z tym mamy tu spływ informacji taki bieżący. Nie ma tam w tej chwili jakiegoś szczególnego zagrożenia typu nagromadzenie Złotej Algi. Natomiast no to, jest, to jest jednokomórkowiec który no, bywa niestety nieprzewidywalny, efemerydalny. On... A jeżeli coś takiego się pojawi, takie zagrożenie, jeżeli ona się zacznie nagle namnażać, to w jakim czasie my jesteśmy w stanie zareagować? My jesteśmy w, w stanie zareagować właściwie w trybie nawet następnego dnia, jeżeli by coś wskazywało. A ta reakcja jest wieloraka, bo tutaj mamy ustalone w tych procedurach uzgodnionych z Ministerstwem Klimatu wiele przedsięwzięć mających na celu zwalczanie skutków tej złotej algi, bo niestety mimo tego, że na kanale Gliwickim prowadzone były jedyne w Polsce eksperymenty z pewnymi odczynnikami, które miały zahamować rozwój algi, przypominamy sobie tę sytuację bodajże z czerwca, gdzie, gdzie moimi staraniami właśnie na kanale Gliwickim to prowadzono, tam był perhydrol, roztwór perhydrolu wprowadzany i chlorku żelaza, one przyniosły efekty, natomiast y, naukowcy z Instytutu Ochrony Środowiska jednak wskazali na to, jest to opisane w raporcie Instytutu Ochrony Środowiska, że jednak to bardziej nadaje się do stosowania w wodach stojących. Niestety kanał gliwicki, mimo tego, że to jest kanał, ale jednak ma swój przepływ. W związku z tym zastosowanie tych preparatów powoduje, że one się z zbieg biegiem rzeki, czy z biegiem kanału wypłukują. wypłukują po prostu i a, a one nie są tanie. W związku z tym trzeba brać to pod uwagę. Bierzemy też pod uwagę Alga Glinkę, która była stosowana w Marinie Gliwickiej, to jest również jeden ze środków, który był stosowany i w Teksasie, i w różnych państwach zachodniej Europy, gdzie ta złota alga jest. I próbowaliśmy, jesteśmy gotowi na to. Słoma jęczmienna to jest kolejny taki element, który za chwilę m, prawdopodobnie będzie stosowany właśnie w Januszkowicach. Ona absorbuje. To jest, to jest o tyle fajne, że to jest czynnik naturalny słoma jako taka a więc ona nie powoduje żadnych tam innych konsekwencji dla środowiska a ma w sobie takie m, elementy nie, nie jestem chemikiem. W związku z tym nie będę tutaj się rozwijał, natomiast po powoduje, czy potrafi absorbować złotą algę i powstrzymuje jej rozwój. W związku z tym przygotowujemy się w tej chwili na to, na to działanie tam. Panie Wojewoda, w ubiegłym tygodniu zakończyliście działanie Wojewódzkiego Banku Tlenu, który działał w Głuchołazach. No tu może wyjaśnijmy dla tych, którzy nie śledzili tych wydarzeń, że to rozwiązanie służyło szpitalom, które nie posiadały instalacji tlenowych i musiały korzystać z takich kilkudziesięciolitrowych butli. I ta pandemia otworzyła nam oczy, między innymi na to... To, że w szpitalach brakuje, no wydawać by się mogło tak podstawowych instalacji, jak instalacje tlenowe, doraźnie udało się je wyposażyć. Tutaj chyba nie mamy dzisiaj z tym problemów, no ale pytanie właśnie z jakimi jeszcze opolskie szpitale mogą się zmagać w przyszłości? No bo za chwilę być może będziemy musieli sprostać kolejnym wyzwaniom, jakie jeszcze gdzie jeszcze jesteśmy do tyłu? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o ten bank tlenu, no to, to było uzgodnienie z Agencją Rezerw Strategicznych i Ministerstwem Zdrowia. Na podstawie którego to uzgodnienia otrzymaliśmy zasób 800 butli tlenowych, które były w stałej dyspozycji. Były one zlokalizowane w głuchołazach w tamtejszej jednostce Państwowej straży pożarnej, przy okazji podziękowania dla dowódcy tej jednostki, dla pana komendanta powiatowego Straży Pożarnej. Tam był opracowany bardzo skrupulatny plan dostarczania tych butli dowozu na teren całego województwa opolskiego z obliczonymi czasami dojazdu, a więc bardzo tego pilnowaliśmy. Na szczęście nie było jakiegoś takiego drastycznego momentu, w którym gdziekolwiek w szpitalach coś by za, zawiodło, gdzie trzeba by było na alarmach te, te, te butle tlenowe dowozić do tych szpitali. Natomiast sam rozwój epidemii wskazał na to, że my musimy wyposażyć szpitale Województwa Opolskiego w instalacje tlenowe, a nie jechać, przepraszam za określenie, na butlach. Dlaczego? Dlatego, że COVID polegał na tym, że w dużej mierze była to terapia tlenowa. Zarówno tych, którzy byli pod respiratorami, jak i tych, którzy odbywali tak zwaną terapię tlenową. W związku z tym to były gigantyczne ilości tlenu. Tam nawet 18 ton. 18 ton na dobę schodziło tego tlenu w szczycie trzeciej fali, więc to jest niewyobrażalna ilość tego tlenu. Proszę sobie wyobrazić, ile to butli. Trzeba było jeździć non stop z tymi butlami. I dlatego kosztem 6 milionów 300 tysięcy udało się 19 szpitali na terenie województwa opolskiego wyposażyć instalacje tlenowe. Proszę państwa, to, to powiem tak, że to no, 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 z, y, właściwie od podstaw mnie się nie chciało wierzyć, że szpitale województwa opolskiego prowadzą tą swoją terapię, zwłaszcza na oddziałach intensywnych w oparciu o butle. Ale COVID pokazał, bo rozmawiałem bezpośrednio z anestezjologami. Anestezjolodzy powiedzieli mi wprost, że y, pacjent chory i leczony pod respiratorem w stanie umiarkowanym i ciężkim ma tak nieregularny oddech, że nawet wytrawnym anestezjologom trudno jest ustawić odpowiednio respirator, żeby co chwilę odzywały się tam w, w, na przykład w szpitalu tymczasowym alarmy. Przed Anestezjolog ustawił taki, takie proporcje tlenu, za chwilę, trzy minuty od, alarm, trzeba było zmienić nastawy. Jeżeli by to były butle, byłoby jeszcze gorzej, dlatego, że butle, każda z butli ma swoje ciśnienie, ma swoje parametry. Trzeba je dopasować do odpowiedniego respiratora. A więc to by jeszcze komplikowało bardziej tlenoterapię. Dlatego Bogu dzięki, że rząd tutaj przeznaczył te 6,3 miliona złotych, wyposażyliśmy te 19 szpitali. To jest nasza wartość dodana, tego już nam nikt nie zabierze. W województwie opolskim jesteśmy przygotowani na właściwie w tym względzie. Na tlenoterapię terapię na najwyższym europejskim poziomie. Jakiś taki przegląd szpitali, tego, co brakuje jeszcze pod kątem inwestycyjnym, został wykonany? po. Zdecydowanie, tej tak, tutaj też przy okazji COVID-u, który był taki testem, takim testem dla województwa opolskiego, i muszę powiedzieć z radością i satysfakcją, i dumą. Że, że ten egzamin zdaliśmy. Nie mówię tu o sobie, bo ja byłem tylko i wyłącznie skromnym wykonawcą pewnych poleceń i działań, które, które proponował mi zespół doradczy, który skompletowałem, a to był zespół złożony z wybitnych medyków. Bardzo ważną rolę też odgrywał ten zespół z Politechniki Opolskiej pana profesora Bardona, który prognozował rozwój epidemii na terenie województwa opolskiego. Ale to pokazało, te wszystkie działania, że jesteśmy w województwie opolskim, małym, ale bardzo sprawnym. Przecież myśmy, myśmy leczyli na terenie województwa opolskiego w szczycie trzeciej i czwartej fali około 300 pacjentów ze Śląska i około 200 pacjentów z Dolnego Śląska, A więc to pokazuje, że małe może nawet tutaj w tym przypadku więcej. To oczywiście nam pokazały pewne, pokazało pewne niedomagania, natomiast paradoksalnie oprócz instalacji tlenowych, myśmy tutaj również zyskali w sprzęcie. Jeżeli Między chodzi o tomografy, tomografy rezonansy aparaty magnetyczne, aparaty rentgenowskie i tak dalej, to naprawdę były ogromne środki. Dwadzieścia parę milionów złotych w sprzęcie trafiło do różnych szpitali województwa opolskiego i to jest znowu ta wartość dodana. Natomiast mankament i to, to z czym musimy się mierzyć, na co musimy być gotowi. To jest niestety kadra w województwie opolskim, kadra medyczna, kadra lekarska, zwłaszcza ale też pielęgniarska. Bo no, życie codzienne i kłopoty w tej chwili szpitali pokazują, że jednak lekarzy, zwłaszcza lekarzy w pewnych konkretnych specjalnościach, choćby internistów na, leczących na oddziałach nam brakuje. A więc mamy taką sytuację, że sprzętu ci u nas dostatek, natomiast podstawowym problemem jest w tej chwili kadra, która w oparciu o ten bardzo nowoczesny sprzęt mogłaby leczyć w województwie opolskim, oby się udało. Jak największą ilość lekarzy do województwa opolskiego ściągnąć, zachęcić, żeby tutaj pracowali? I tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Gościem Radio Opole był Sławomir Kłosowski, wojewoda Opolski. Dziękuję Dziękujemy. Państwu bardzo. Cała rozmowa na